Witajcie moi drodzy. Dzisiaj korzystam z tego, że jest słońce, czyli fajna pogoda, czyli fajne światło. No i nagrywam dla Was filmik. To będzie taka krótka recenzja. Chciałabym jednocześnie rozpocząć taki cykl recenzji różnych kosmetyków, które używam na co dzień. Będą to recenzje pozytywne, jak i negatywne. To znaczy, będę Wam mówić o takich moich perełkach, jak i o bublach lub takich kompletnych przeciętniakach, na które czy warto wydać pieniądze, to zobaczycie sami. Dzisiaj zaczniemy tak pozytywnie od czegoś, co nigdy nie wierzyłam, to znaczy w puder mineralny. Ja próbowałam kilka produktów mineralnych i nigdy nie spotkałam się z takim, którym bym była zadowolona. Jest to produkt do twarzy. Jest to puder z firmy, która jest dostępna tak naprawdę dla nas wszystkich, bo znajdziemy ją w każdym galerii handlowej, w każdym centrum handlowym. Mówię o pudrze marki Inglot. Jest to puder, matujący puder sypki. On tutaj nie ma w nazwie, że jest stricte mineralny, ale nie posiada żadnych talków, żadnych zapychaczy. Pani, która mi go sprzedawała, powiedziała, że to jest taki naprawdę stuprocentowy, naturalny produkt. Ja wzięłam duże opakowanie, ponieważ dużo używam pudru malując siebie, czy też teraz próbuję makijażu wykonywać makijaż na kimś, więc no puder się przydaje. Powiem Wam tak, on strukturę ma dość taką na pierwszy rzut oka kiepską. Pokażę Wam w zbliżeniu. Nie wiem, czy to zobaczycie. Takie grudy ma. I on jest cały w takich grudach właśnie. Jego nie można używać puszkiem, ponieważ reakcja z puszkiem zachodzi taka, że po prostu tworzą się kluski. No i te kluski nie da się rozprowadzić na twarzy. Ja po prostu odkręcam wieczko. Tutaj mamy siteczko. Ja wysypuję część produktu na wieczko i z wieczka biorę właśnie, nabieram ten puder. Jak działa, powiem Wam tak. Nie matuje na super taki płaski mat. Nie jest to taki zapychający mat. Ja mam też scrolla na anti-shine, którego używam w momencie, kiedy naprawdę potrzebuję super zmatowienia, ale nie mogę go używać za często, ponieważ on mnie bardzo wysusza. A ten produkt bardzo fajnie działa. Twarz jest zmatowiona, twarz jest bardzo ładnie rozświetlona, nie drobinami, ale takie wychodzi fajny pigment twarzy. Ja wziąłam kolor taki żółtawy lekko, ponieważ bardzo dobrze działa na wszystkie niedoskonałości typu przebarwienia, jakieś delikatne naczynka. Oczywiście to nie zadziała nam jako korektor, ale powiem Wam, że naprawdę jest bardzo fajne. Poza tym, kiedy dotkniemy swojej twarzy, ja go dzisiaj mam na twarzy, to
mamy takie wrażenie, jakbyśmy mieli taką bardzo cienką powłoczkę, takiego bardzo delikatnego, aksamitnego materiału. Nie wiem, jak to wam nazwać, ale jest naprawdę genialne. Także jaka jest cena tego produktu? Małe opakowanie kosztuje coś koło 40 coś złotych. Duże opakowanie, czyli takie jak ja mam, czyli tu jest 16 gram, tu jest 16 gram, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, kosztuje coś w granicach 80-90 zł. Powiem wam, że niby na Kreolan Anti-Shine wydałam 50 zł, ale nie mogę go używać codziennie. Ten puder jest jak najbardziej do codziennego, ładnego użytku. Także ja go wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jeżeli boicie się zainwestować w taki mineralny produkt, to po prostu kupcie mniejsze opakowanie, sprawdźcie lub pójdźcie do Inglota, poproście, żeby pani wam nałożyła na twarz tego pudru. Zobaczcie, jak się zachowa na waszej twarzy. Myślę, że warto spróbować, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że nie jest to najtańszy produkt do twarzy, aczkolwiek, za taką pojemność, którą myślę nie zużyję przez 18 miesięcy, bo taki jest termin ważności, no ale kładę na twarz coś, co mnie nie zapcha, co mnie ładnie zmatowi i da takiego ładnego rozświetlenia, blasku, takiego naturalnego. Ja sobie bardzo, bardzo chwalę, tym bardziej, że moja skóra troszeczkę ewoluuje, ponieważ lekko zaczynam przechodzić w skórę suchą. Skóry bardzo tłustej, już taką suchą. Oczywiście czoło nadal zostaje tłuste, ale nos, grzbiety nosa, tutaj pod oczami, broda. Powiem wam, że coraz częściej borykam się z tym, że mam suche skórki, że mam bardzo nieestetyczne wykończenie makijażu i walczę z tym, ale wiecie, ja walczyłam przez ileś czasu z tym, żeby moja twarz nie była tłusta. Więc moja twarz się zbuntowała i teraz robi się sucha. Ten puder jak najbardziej nie wysusza jeszcze bardziej, nie robi takiej skorupy, skorupy suchej. Także myślę, że to jest produkt naprawdę, naprawdę godny polecenia. Mam nadzieję, że wam się moja recenzja tego oto produktu przyda. Na końcu zdjęcia dokładne produktu. Niestety wyrzuciłam opakowanie, kartonik, na którym był dokładny skład, ale możecie pójść do Inglota i tam na pewno będziecie mogły zobaczyć dokładny skład. No. Także polecam wam serdecznie ten oto mały produkt, a jakże wydajny i pomocny dla nas wszystkich. Całuję was bardzo mocno i powiedzcie, co byście chcieli, żebym zrobiła recenzję. Może jest coś, czego w internecie, na YouTubie mało o tym jest, a chciałybyście kupić, a nie jesteście pewne. Być może mam to w swoich zbiorach i mogłabym powiedzieć wam swoją autentyczną opinię na ten temat. Pozdrawiam was bardzo ciepło, a na koniec malutka informacja. Ci, którzy obserwują mnie na Facebooku, już wiedzą, od 2 dni ruszyła moja strona, mój taki blog, można powiedzieć,
o mnie, o mojej skromnej osobie. Będzie to strona nie tylko kosmetyczna, tak jak widzicie na moim kanale, nie jest tylko strona kosmetyczna ukazana. Także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. www.wiktoriasiedlecka.pl. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie anioł na resorach i tak dalej. Z prostych przyczyn ja już tą domenę wykupiłam bardzo, bardzo dawno temu, ponieważ to miała być stricte strona poświęcona mojej książce, a że mam na nazwisko Siedlecka, a na drugie imię Wiktoria, no to domena została i chciałam ją wykorzystać, także dlatego wiktoriasiedlecka.pl. Poza tym pamiętajcie, że tak naprawdę taka blogowa strona będzie tylko i wyłącznie w zakładce blogosfera, czyli tam będą takie materiały blogowe, a reszta strony jest czysta taka strona o mnie i o różnych wydarzeniach, w których uczestniczę, także zapraszam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia strony i komentowania. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że ruszę z pisaniem, bo nie ukrywam, że bardzo, bardzo chcę i myślę, że mi się uda, bo tyle czasu nad nią pracowałam, że musi się udać. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na Facebooka, na moją stronę i oczywiście na mój kanał tutaj. Pozdrawiam, całuję, pa, pa!